Cześć kochani, tu Siaska, witajcie ponownie. Dzisiaj będzie o moich rozczarowaniach, jeśli chodzi o produkty do makijażu. Będą im produkty wysokopółkowe i drogeryjne. O tym będzie dzisiaj, zapraszam. Będzie o rozczarowaniach makijażowych, bo przyznaję, że jeśli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji, to ostatnio mam jakiegoś dobrego, mam dobry moment, mam farta, po co nie sięgnę, to mi się sprawdza. I oczywiście bywają kosmetyki, które są okej, robią co mają robić, ale wiecie, głowy nie urywa, nie są jakoś nadzwyczajnie dobre, że trzeba o nich mówić na kanale, ale takich, które robiłyby mi krzywdę, czy działałyby w sposób niezgodny z zaleceniem, nie wiem, producenta, albo takich, które by nie działały, po prostu nie mam. I w gruncie rzeczy to jest bardzo fajne, więc dzisiaj będzie o kolorówce, będzie też o jednym pędzlu, który jest po prostu, nie dla mnie. Zaczynamy. No i jeszcze w formie wprowadzenia, tak, tu mam taką jeszcze suchą skórkę. Korektor przykrywa, ale no jednak struktury, faktury się nie oszuka. Sama sobie to zrobiłam. To mega podrażnienie. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam na ostatniego vloga, bo tam opowiadam i widać czarno na białym, co ja sobie tam zrobiłam. Dobrze, moi drodzy. Kolorówka. Kosmetyki, które mnie rozczarowały, co tu dużo mówić. Nie będę nazywać tych kosmetyków bubelkami, bo bubel ma bardzo negatywne znaczenie i to oznacza, że kosmetyk po prostu nie działa, że to jest totalna kaszanka. A w wielu przypadkach, jak nie we wszystkich tutaj, tak się teraz przyglądam, to nie jest tak, że one są złe, ale nie sprawdziły się mi, co jest bardzo istotne. Dla Was to mogą być perły. Zaczynamy od kosmetyku, który tylko pokażę, tylko o nim wspomnę, ponieważ jest to paleta cieni, której poświęciłam osobny filmik. To jest oczywiście nowość od Nataszy Denony, jej My Dream Palette. Paleta, która jest dobra. Oprócz tego, że cienie błyszczące kompletnie nie trzymają mi się powieki, zbierają się strasznie, ale to przeokropnie wchodzą mi w te moje załamania. Muszę je kleić na klej pod brokat. I tak, jako właścicielka opadającej, i to dosyć sporo powieki, no ktoś mógł powiedzieć: Iza, no ten typ tak ma, jeśli chodzi o Twoje powieki i o Ciebie, i powinna się przyzwyczaić. Tak, ale do tej pory palety Nataszy Denony nie robiły mi takich numerów i jej błyskotki siedziały na miejscu, a te błyski tak nie robią. No oczywiście maty są fenomenalne, dlatego nie powiem, że to jest bubelek, natomiast rozczarowała mnie ta paleta. Rozczarowała mnie, no ale to jak powiedziałam, filmik cały na ten temat już na kanale, więc jak jesteście ciekawi, jak żeście jeszcze go nie widzieli, to zachęcam. Ale mam tutaj do pokazania teraz paletkę, której nie pokazywałam na kanale. Ona nawet nie pojawiła się chyba, czy pojawiła się w kosmetyczce października. Mogła się pojawić. I wiecie co? Było całkiem okej, ale no nie dla mnie to maleństwo. Mowa o nowości od Essence, to jest Blooming Wings. To jest paleta, którą kupiłam na notino.pl. Tu jest fajne lustereczko, działające, nie zniekształcające rysów twarzy, nie wyginające i nie przyprawiające Was o zawroty głowy. Zobaczcie, jeśli chodzi o kolorystykę, to bardzo moja. Mam dzisiaj na powiekach retro palet od Nataszy Denony. No to oczywiście nie jest zamiennik, ale też jest chłodno, też są fiolety, różal, też są rozkwinki. Tutaj z tej strony widzicie nudziakiem goni, że tak powiem. I co mi tutaj się nie podoba? Przede wszystkim te ciemne cienie. Ona wygląda, jakby była nieużywana zbyt, jakby była nieeksploatowana zbyt dużo, a to dlatego, że no, istnieją cienie tutaj w tej palecie, których użyłam tylko raz i stwierdziłam, że już nigdy więcej. I to są na przykład ciemne cienie. Ten, czy ten, czy ten, które bardzo szybko znikają mi z powieki. Robią tak też formuły, jeśli chodzi o cienie ciemne z Glam Shop, niestety. Próbowałam kilku palet, paleta fiolety. Tutaj nie mam się do czego przyczepić, natomiast na przykład Bohema, czy kurczę, była jedna też taka duża, nie pamiętam nazwy. No ciemne maty ulatniają mi się, znikają. Ja sobie przyciemniam ciemnymi cieniami zewnętrzny kącik, tak jak tutaj jest zrobione też. No i tracę tą definicję w ciągu dnia przy tej palecie. I to mi się nie podoba. Jest tutaj mało jasnych, błyszczących cieni. Ja lubię, potrzebuję jasnych błysków, żeby sobie optycznie to moje oko, już to wspominałam wielokrotnie na kanale, żeby sobie optycznie to moje oko powiększyć,
A tutaj najjaśniejszym błyskiem, no to będzie ten. I on wcale taki jasny nie jest. No a cała reszta jest tylko ciemniejsza. Tak, jest taki, czekajcie, tutaj wyczyszczę się, żeby nie robić bałaganu. Ten cień błyszczy w taki bardzo jasny, chłodny sposób, ale to jest brokat. To jest brokat, za którym ja nie przepadam i to jest niestety ten typ brokatu, z którym nie lubię pracować. Bo są brokaty, znaczy przede wszystkim, dlaczego ja nie lubię brokatu kleić na powieki? Ano dlatego, że później przez 2-3 dni znajduję drobinki świecące w różnych partiach ciała. On się nie domywa i nie zmywa tak łatwo jak inne cienie błyszczące. No i oczywiście to też jest taki typowy brokat. To nie jest jego główny minus. Ciężko się transferuje z palca na powiekę. Ja lubię brokat, czy w ogóle błyszczące cienie, nakładać palcem. Mniej się wtedy osypują te błyszczące drobinki na moją twarz. Mam większą kontrolę nad cieniem. I brokatowymi cieniami, które lubię na przykład, to są brokaty w paletach od ColourPop, ale też były takie, są takie małe paletki od Wet n Wild. Tam chyba dwie opcje kolorystyczne, albo nawet jedna ma brokat i bardzo fajnie się to do palca przykleja, ta formuła, a później fajnie się z tego palca odkleja i przykleja się na powiekę. Tutaj ten brokacik się pięknie do palca klei, a później nie może się przykleić do powieki. Nawet jak nasmaruję klejem pod brokat, to i tak połowa brokatu zostaje mi na paluchu i nie, ten brokat nie. Więc ciemne cienie nie dla mnie, błysków jasnych tutaj nie ma. Ja kupowałam tą paletę, a zdjęcie na notino.pl jest, wiecie, takie generowane komputerowo, więc nie wiedziałam, że to jest brokat. Myślałam, że to jest piękny, błyszczący, jasny cień i w gruncie rzeczy jeden taki by mi wystarczył, ale tutaj nie ma takiego. Ten cień, muszę przyznać, że jest bardzo interesujący, bo to jest mat, taki beżyk, z takimi srebrnymi, jasnymi, większymi drobinkami zatopionymi w tym cieniu. To jest taki właśnie cielisty macik z drobinką lekko błyszczącą, która nie jest zbyt gęsta, więc macie taką matową, cielistą powłokę. Ten cień się świetnie zgrywa z moją karnacją, więc wydaje się, że nic nie mam, ale tu i ówdzie pojawiają się takie odbijające światło drobinki. Boski jest ten cień. Nie, przyznaję, że korzystałam z tej paletki, to czy wyciągałam ją najczęściej właśnie po to, żeby z tego cienia skorzystać, zwłaszcza do takich codziennych dzienniaczków. Bardzo interesujący jest. Cała reszta, średnio, to czy cała reszta matów, poza tymi trzema ciemnymi, które Wam pokazałam, no czterema. Nie, to nie jest mat, dobra, ten, tak, czterema, ten i ten. Znikają, te jasne maty pięknie się noszą i wszystkie maty tutaj z tej palety pięknie się blendują. Malować się tą paletą to jest istna przyjemność, no chyba, że właśnie staracie się przykleić ten brokat do powieki. Natomiast bardzo przyjemnie pracuje się z tą paletą, to trzeba je przyznać. No ale właśnie ciemne maty znikają mi z powieki, brokat doprowadza mnie do szału bardziej niż inne brokaty. No i nie ma tych jasnych błysków. Generalnie żałuję, że kupiłam. Ale bardzo chętnie bym sięgnęła po taki pojedynczy cień z tej paletki. On jest bardzo zaskakujący, jest bardzo fajny. Takie, wiecie, światełko w tunelu. O, taka jedna pozytywna rzecz w tej całej palecie, która mnie po prostu rozczarowała. To może teraz porozmawiamy o tym pędzlu, który mi się tak nie sprawdził. Kurczę, wiele osób go tak poleca w internecie, a on... No nie dla mnie jest. To jest pędzel od Fenty Beauty, to jest ich 125 Face Brush. No i wiecie, tutaj konturowanko można sobie zrobić. To jest pędzel i do pudrowych, i do kremowych formuł. Ja sobie go kupiłam z myślą o kremowych bronzerach, bo bronzer z AliExpress, który oczywiście wygląda troszeczkę inaczej, strasznie mi linieje. Ja go bardzo lubię, ale za każdym razem, jak się nim maluję, to nie dość, że zostawiam trochę włosia w samym kosmetyku, to jeszcze później, wiecie, muszę się omieść z tych włosków, które zostały mi na twarzy. No i skoro dużo ludzi poleca ten pędzel, no to sięgnęłam po niego i jest totalna lipa. To znaczy, było fajnie, dopóki go nie musiałam umyć, a umyłam go mydełkiem. Chyba, jak on się nazywa to mydełko antybakteryjne? Protex? Jakoś tak, no generalnie myję moje pędzle mydłem i nigdy z żadnymi się nic złego nie dzieje
I ten na pierwszy rzut oka też jest ok. On oczywiście się nie porozklejał, nie wypada tutaj włosie, z tym, że niektóre formuły kremowe, nie wszystkie, ale niektóre wymagają mocniejszego tego przyłożenia pędzla do twarzy. Niektóre są na tyle luźne, nie gęste, że można sobie tak delikatnie tym pędzlem muskać twarz i wtedy wszystko jest ok z tym pędzlem. Natomiast te gęstsze, tłustsze formuły, które wymagają, żeby ten pędzel przycisnąć, on się zrobił bardzo miękki. Po prostu, wiecie, tak do, zresztą, tak do twarzy ciężko mi, wiecie, ja stempluję sobie kosmetyki, bronzer kremowy, bo o bronzerach teraz mowa, i ciężko mi jest dobrze ten produkt rozprowadzić, kiedy to włosie jest takie miękkie i ucieka mi niekontrolowanie w różne strony. Znowu jak delikatnie go przekładam, to nie transferuje się produkt, który wymaga właśnie odrobiny siły. No a jednak przy nakładaniu kremowych produktów blendowanie raczej nie, tylko właśnie stemplowanie. No i ten pędzel po prostu nie sprawdzał mi się. Na początku myślałam, że to jest problem z produktami. Pamiętam, kupiłam go kilka miesięcy temu i testowałam jakiś bronzer kremowy, już nie pamiętam, co to było. I sobie myślałam, no nie transferuje się nic, że zero produktu, no w ogóle będę blendować. A potem się zorientowałam, sięgnęłam po coś starszego, że to jest jednak kwestia pędzla, po prostu nie przenosił mi. Musiałam mocniej przyciskać, a jak mocniej przyciskałam, to znowu ten produkt się rozkładał w nierównomierny sposób. Nie. Do pudru? Nie próbowałam go, szczerze mówiąc, z pudrem. Trochę za gęsty, za bardzo zbity, jak na mój gust. Natomiast do produktów kremowych kompletnie mi się nie sprawdził. Sprawdził mi się za to pędzel, tak żeby było pozytywnie. Z Rossmana, to jest ta firma, marka Killies. To jest 02 Blush and Bronzer Pastel Love, to jest ich kolekcja. No tak, on jest troszeczkę większy. Natomiast, no wydaje się puszystszy. Znaczy jest puszystszy. Puszystszy jest. Puszystszy. Ale jest, wiecie, to włosie jest jednak sztywniejsze. O! To jest tak bardzo luźno, to jest sztywniejsze. Więc ja mogę sobie delikatnie muskać, bo jest na tyle sztywne, że mogę sobie delikatnie to wszystko tutaj wklepać. A nawet jak przycisnę mocniej, to ten pędzel się tak nie rozjeżdża na boki i nie robią się takie wielkie plamy, więc z tego jestem mega zadowolona. A już go myłam i nic się z nim nie stało. A to jest takie, wiecie, nie bardzo. Róż kremowy, troszeczkę. Ale też wolę jednak ten taki skunksik, wiecie, nie dwuwłosiowy. O dwóch długościach włosia. Zdecydowanie lepszy znowu niż to. To jest Nabla. Nie, Zoeva, bo to niemiecka marka. Zoeva 122 Petit Stippling. Do różu znajdę zastosowanie do tego pędzla, bo za drogi był, żeby się z nim pożegnać, ale no rozczarował mnie zdecydowanie i to tak solidnie. Mówiliśmy o pędzlu, to puder. Znowu rzecz, która się sprawdza wielu osobom, mam takie wrażenie, przynajmniej tym, które ja śledzę w internecie, to jest Claressa, aż się oparłam, Blur Super Powder, More Than Filter Pressed Powder. Lekko beżowy, żółtawy, ale jest przeźroczysty, nie zostawia żadnego kolorku. No i właśnie jak się tak paluszkiem po nim mizia, no to ani nie jest na tyle miękki, czy wiecie, luźno sprasowany, żeby się tutaj pyliło, nie zostaje dużo na palcu, jest taki przeźroczysty, rzeczywiście bardzo ładnie bluruje, trzeba mu przyznać. Z tym, że ja go nakładałam i gąbką, i pędzlem, i puszkiem, i czymś jeszcze, nie, no palcem go nie nakładałam. Gąbką, pędzlem, puszkiem, strasznie ciężko leży na twarzy, znaczy na zdjęciach, w kamerze wygląda bosko, jest taki blur, wiecie, wygładzenie, to wszystko fajnie wygląda, ale wystarczy, że wyłączę te wszystkie światła studyjne i przejrzę się w lusterku, nie muszę go nakładać dużo, żeby widać było, że ten mój makijaż jest taki obciążony. To nie jest pudrowość, bo nie widać, żebym miała na twarzy puder. Natomiast ten makijaż się wydaje taki, jakby go było dużo, jakby tego podkładu, jakbym go nałożyła grubo, tak obciąża strasznie ten mój makijaż, więc dla mnie absolutnie nie. Na początku oczywiście myślałam, dlatego między innymi tyle czasu zajmuje mi czasami testowanie tych kosmetyków, myślałam, że nakładam go po prostu za dużo, z racji tego, że go nie widać. Nie widać, jak się napiera na różnego rodzaju aplikatory, no to, że za dużo, wiecie, tam po niego sięgam. Ale nie, nawet jak, wiecie, delikatnie omiotę sobie twarz pędzlem, czy tym puszkiem, czy gąbką, nie, zawsze jest ten sam efekt, taki ciężki makijaż.
Nie, no i absolutnie nie jest to puder dobrze utrwalający. To trzeba wziąć pod uwagę. To jest puder wykończeniowy, który pięknie wygładza, ale nie utrwala makijażu. Ale to nie jest jego, wiecie, zadanie, więc to nie może być działać na niego niekorzyść. Natomiast niech Wam nie przyjdzie do głowy kupić sobie ten kosmetyk jako puder utrwalający, bo on tego nie robi. Pięknie wygładza, natomiast u mnie ciężko leży, obciąża makijaż, jestem na nie. Taka szybciutka rzecz z drogerii jeszcze, pomadka od Catrice, nowość mi się wydaje ich, to jest Gloss Stick, teoretycznie coś jak najbardziej dla mnie, czyli pomadka o błyszczącym wykończeniu, ale bez drobin, taki mokry blask, nawilżenie, tu nie musi być dużo pigmentu, nie liczyłam na to, ponieważ z reguły te kosmetyki dużo pigmentu nie mają, natomiast tutaj tego pigmentu właściwie nie ma. Dobrze, jak się ustawię tak pod odpowiednim kątem, to coś tam widać. Pokazywałam Wam ostatnio w filmiku o moich ulubionych kosmetykach z Catrice, od Catrice właśnie, balsam, ich balsam. To nie, to też jest pomadka, przepraszam. Plumping Gel Lipstick, właśnie coś tak właśnie ala ten Gloss Stick. Ona ma o wiele więcej pigmentu, wiecie. To jest ta Plumping Lipstick, którą tak bardzo lubię, to jest ten Gloss Stick. I tego Gloss Stick nałożyłam o wiele więcej niż tego Plumping Lipstick. Natomiast tego pigmentu jest zdecydowanie mniej, a ta pomadka już nie ma tego pigmentu zbyt wiele. Ja cały czas ją nazywam balsamem właśnie takim lekko koloryzującym, więc tutaj na moich ustach jeszcze mam odcień 0,5-10. No naprawdę nie mogę teraz tego zrobić, mam inną pomadkę, w ogóle nic nie byłoby widać. No nie widać jej, no, na tych moich ustach w ogóle. I jeszcze gdyby ona dawała, wiecie, troszeczkę nawilżenia, bo ta Plumping Lipstick, chociaż balsamem z nazwy nie jest, z natury, to jednak fajnie nawilża te usta. Pozostawia je takie miękkie, nawilżone, ona fajnie leży, jest bardzo wygodna, daje odrobinkę kolorku. A to nie dość, że tego kolorku nie daje, bo jej w ogóle nie widać, to jeszcze wysusza usta, więc... Nie. Tak samo jeśli chodzi o kosmetyk marki Dr. Popo, kupiłam znowu na notino.pl, to jest Tinted Peach Pink Balm, bo to jest balsamik, który można nakładać na usta i na policzki. Jeden z tych kosmetyków, który mi się nigdy nie sprawdza i nie wiem, co ja sobie myślałam tym razem. Na usta absolutnie nie, chociaż pięknie wygląda ten odcień, to zobaczcie, jakie to jest gęste. Ach, ciężko wyjąć to z tuby. Pięknie na ustach ten odcień wygląda. Ja mam brzoskwinkę. To jest jakiś osobny odcień? Nie, po prostu peach. To jest kosmetyk, który jest bardzo gęsty. Przyznaję, że też jest przy okazji bardzo tłusty. Natomiast jest bardzo gęsty i po jakimś czasie tak ciężko leży na ustach. Strasznie go czuć i wchodzi w zmarszczki, jeśli macie bardzo popękane usta. Nie mówię o spierzchniętych, tylko... No, każdy jest inny. Niektórzy mają bardziej zaakcentowane te linie na ustach, niektórzy mniej. Jak macie sporo tych linii, to ten kosmetyk tam powłazi i będzie tam siedział i będziecie wyglądać, jakbyście mieli jeszcze więcej zmarszczek niż macie na tych ustach. Więc na usta nie bardzo. Na policzku rozpuszcza mi makijaż. Niestety, nieważne jaką techniką go nałożę, czy wklepię paluszkiem, czy tym moim ulubionym pędzlem właśnie od Zoewy, czy może gąbką. No niczym się nie da tego nałożyć. Pięknie to wygląda, bo odcień jest piękny, natomiast widać pod spodem rozpuszczony podkład. Szkoda. Dużo słyszałam o tych kosmetykach dobrych rzeczy na amerykańskim YouTubie, dlatego byłam bardzo ciekawa. Tutaj jest napisane, że to jest PETA approved, czyli nie było na pewno testowane na zwierzętach. No nie, nie dla mnie to. Psuje mi makijaż. Jest trwały, to trzeba mu przyznać, że nie trzeba go pudrować, żeby, nie wiem, nie wsiąkał, nie znikał. Niektóre kremowe produkty tak mają. On ładnie leży na twarzy, natomiast rozpuszcza to, co poniżej, więc zdecydowanie nie. I ostatnia rzecz na dzisiaj, i mówię to z krwawiącym sercem, moi drodzy, to jest nowość od Charlotte Tilbury. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek mówiła w filmikach o kosmetykach, którymi... A nie! Ale to nie było rozczarowanie. Tam było takie trio do konturowania. Tam był bronzer, różo, pomadka i rozświetlacz. I to mi się nie sprawdziło. To czy... jest okej, ale bez szału. To mi się nie sprawdziło. Zobaczcie, jakie to jest piękne opakowanie. No bogato. Tak, to jest świąteczna kolekcja Charlotte Tilbury. To są jej te pojedyncze, błyszczące cienie. Dobrze powiedziałam. Hypnotizing Pop Shot. I ja mam taki bardzo bezpieczny nudziaczek. To jest odcień
Diamond Eyes. I to się sprawdza. I ten cień jest boski. Jest mięciutki, pięknie się aplikuje, bosko się błyszczy. No płynne złoto. To złoto jest neutralne. Powiedziałabym też nawet, że skłania się w kierunku chłodnego. To na pewno nie jest żółte, ciepłe złoto. Pięknie wygląda i przy chłodnych, i przy ciepłych makijażach. Jest po prostu neutralne, pasuje do wszystkiego. Pięknie się nosi, pięknie się aplikuje. Z tym, że ono bosko wygląda w sztucznych światłach. A jak wyjdziecie w miasto w południe, to ten cień będzie wyglądał jak taki kredowy, błyszczący cień z drogerii z lat 90. Przykro mi to mówić i nie wiem, czy to jest kwestia moich powiek, sposobów, w jaki robię makijaż, chociaż w gruncie rzeczy... Ciężko mi się go ściera, trwały jest. Chociaż w gruncie rzeczy nie wiem, jak tam aplikacja cienia może mieć do tego, jaką wygląda na powiece. No próbowałam go i kleić na brokat, ale nie dlatego, że mi się zbiera, bo mi się nie zbiera. Tylko właśnie myślałam, że może ta baza z tego kleju pod brokat sprawi, że on będzie ładniej wyglądał. No nie. No nie. No on wygląda tak w świetle dziennym. Cały czas mówimy w świetle dziennym. Sucho, nieatrakcyjnie, ta powieka tak nieładnie wygląda, taka skorupka się nieciekawa robi, aż się nie mogę wysłowić na kamerze, na zdjęciach bosko. Nieważne, czy się go nałoży mało, czy się go nałoży sporo, robi się taka mokra tafla, szampańska. No, jeszcze raz go bardzo czuję. No jest przepiękny. Zobaczcie. Powtarzam, na ekranie, w sztucznym świetle, przepiękny jest. Tam jeszcze Charlotte ma taki w tej kolekcji taki morski cień. Boże, jak ja chciałam go kupić. Znaczy, oczywiście nosiłabym go, nie wiem, 3 razy do roku, ale bardzo mnie kusił. Z tym, że ja te cienie kupowałam, one chyba już dostępne są w naszej Sephorze. A może nie? Wydaje mi się, że tak. Ja kupowałam je, ten cień ze strony Charlotte Tilbury i on jeden kosztuje 30, słuchajcie, euro. I tak, cienie pojedyncze, brokatowe od Hourglass są, podejrzewam, jeszcze droższe, natomiast tamte są przeboskie, wyglądają piękniej w ciemnym, w sztucznym świetle i w dziennym. I jak tego światła jest mało, i jak jest go dużo, wyglądają dobrze zawsze. Ten cień wygląda dobrze tylko w sztucznym świetle, na kamerze, na zdjęciach. Będę z niego korzystać do nagrywania filmików, ale no absolutnie nie sięgam po inny odcień, bo nie podoba mi się, jak wygląda właśnie w świetle dziennym. To może być kwestia tego odcienia. Może tak być. Naleję ten, jeszcze raz przypomnę, Diamond Eyes. I ten Diamond Eyes ma właśnie takie minusy, które jednak przewyższają u mnie te jego plusy i rozczarowanie jednak. Moi drodzy, jeśli chodzi o tych na szczęście niewiele moich rozczarowań, to ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do siebie zapraszam w niedzielę i będą ulubieńcy października, bo mija już kolejny miesiąc. Opowiem Wam o kosmetykach, które mnie urzekły w tym miesiącu. Będą i nowości, o których jeszcze nie mówiłam, i starowinki. O tym będzie w niedzielę. Do zobaczenia. Na razie. Pa!